Wyniki nie są dobre, one wynikają z dwóch elementów. Po pierwsze, z bardzo dużego spadku zamówień w roku 2015, tu jest ubytek prawie 400 milionów złotych, oraz odpisów, które żeśmy dokonali, wynikających z uwarunkowań poprzednich okresów, utraty wartości firmy oraz odpisów niefinansowych, które no, oczyściły firmę ze wszystkich poprzednio źle wycenionych obszarów. Wydaje nam się, że przy obecnym poziomie backlogu, czyli zamówień, które są podpisanych na poziomie prawie 1,2 mld złotych, jak i tego, że prowadzimy intensywne prace nad redukcją funkcjonowania kosztów własnych, jak również nad tym, że no, zdajemy sobie sprawę, że potrzebna jest głęboka restrukturyzacja górnictwa polskiego, a co za tym idzie mechanizacja tego górnictwa i doinwestowanie w celu produkcji węgla o znacznie niższych kosztach wytwarzania w stosunku do osiąganych cen, to mamy nadzieję, że będzie duże zapotrzebowanie na nasz sprzęt na rynku krajowym. Czekając na te wszystkie przemiany i na te działania, które na rynku polskim z pewnością będą się odbywały, uważamy, że w tym momencie musimy się skoncentrować na rynkach zagranicznych. To jest rynek rosyjski, to jest rynek argentyński, to jest dla nas rynek w tej chwili Kazachstanu, być może Uzbekistanu, Wietnam, gdzie w dalszym ciągu technologie na bazie węgla kamiennego są bardzo mocno rozpowszechnione i zapotrzebowanie na sprzęt górniczy w dalszym ciągu jest, a nawet jest tendencja wzrostowa. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na sprzęt do kopalń węgla kamiennego w Rosji, to w ciągu ubiegłego roku obserwowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży do Rosji, gdzie praktycznie wielkość sprzedaży w ciągu roku wzrosła trzykrotnie i wynikało to z wieloletnich procesów polegających na wstrzymaniu inwestowania w kopalnie rosyjskie. Myślimy, że ten sam proces, czy ta sama symptom, który obserwujemy w Rosji, nastąpi w Polsce. Jeżeli chodzi o pewne zwolnienie dostaw na rynek argentyński, wynika on ze zmian politycznych, wynika on z tego, że jesienią dokonała się zmiana w ekipie partii rządzącej, która spowolniła procesy inwestycyjne, ale z naszych wszystkich umów podpisanych i sygnałów płynących bezpośrednio z Argentyny te kontrakty będą kontynuowane, wręcz są kolejne zapytania o różnego rodzaju inne produkty, inne dostawy, które mamy nadzieję będą z sukcesem realizowane przez COPEX. Oczywiście jesteśmy obecni na innych rynkach, zwłaszcza na rynku usług górniczych i oczekujemy takiego wzrostu, intensyfikacji, jeżeli chodzi o usługi i dostawy maszyn na rynku australijskim. Mamy podpisaną umowę z firmą KGHM Zanam, która intensyfikuje swoje działania na rynku australijskim przy współpracy z naszymi spółkami australijskimi. Również jest duże zainteresowanie rozwinięcia funkcjonowania na rynku Republiki Południowej Afryki, gdzie również posiadamy dwie spółki. I wydaje się, że to jest dobry kierunek z dobrym partnerem. Natomiast jeżeli chodzi o intensyfikację sprzedaży eksportowej, szukamy możliwości obniżenia kosztów wytwarzania części naszych produktów poprzez współpracę z lokalnymi podmiotami w celu oferowania rynkom lokalnym produktu o doskonałych parametrach, które gwarantowane są przez grupę COPEX, ale przy niższych cenach, gdzie częściowa kooperacja i częściowa produkcja na rynkach lokalnych obniży i zrobi bardziej konkurencyjną tą naszą ofertę w stosunku do konkurencji, która również jest obecna na tych rynkach.